Czy wiecie, że możecie ustawić sobie powiadomienie na jakiekolwiek działania waszych współpracowników w waszej witrynie na SharePoincie? Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, czy ktoś edytował jakiś plik, czy ktoś usunął jakiś plik z waszej wspólnej przestrzeni do współpracy, to możecie sobie ustawić taki alert. I dzisiaj pokażę wam, jak to zrobić. Wchodzimy sobie do naszej biblioteki na SharePoincie, tam gdzie mamy wszystkie zespołowe pliki. I tutaj pod tymi trzema kropeczkami mamy coś takiego jak prześlij mi alert. Wejdziemy sobie w tą zakładkę, możemy sobie dodać tytuł alertu, na przykład zmiana. I teraz adresat alertu. Możemy tutaj dodać innych adresatów alertu, czyli mogę też powiadomić na przykład Ilonę o tym, że coś zmieniło się w naszej bibliotece. I teraz powiadomienie będzie przychodziło na maila. I teraz co dalej? Zmiana typu. Wyślij mi alert tylko w następujących przypadkach wszystkie zmiany. To faktycznie tych alertów byłoby dosyć sporo. Że na przykład dodano nowe elementy. Czyli wiemy, że ktoś stworzył jakiś nowy plik w naszej bibliotece. Istniejące elementy zostały zmodyfikowane albo elementy zostały usunięte. Ja ustawiam sobie takie powiadomienie, żeby od razu mieć informację o tym, że ktoś mi coś usunął z mojej witryny. I teraz mamy wysyłanie alertów dla konkretnych zmian. Te dwie opcje są niedostępne, muszę zrobić tę opcję. Istniejące elementy zostały zmodyfikowane i mogę wybrać albo dowolne zmiany, albo jeżeli inna osoba zmieniła jakiś dokument, albo zmieniła dokument mojego autorstwa, albo zmieniła dokument, gdzie ja jestem autorem ostatnich modyfikacji. Czyli może być autorem ktoś inny, ale ja ostatnio ten dokument zmodyfikowałam. I dalej mamy czas wysyłania alertów, może być wysłany natychmiast, jeżeli faktycznie mamy kilkaset osób w jednej witrynie, w jednej bibliotece, to tych alertów może być cała masa, więc to będzie za dużo. Jeżeli nie chcemy mieć spamu na naszej skrzynce mailowej, możemy zaznaczyć wyślij powiadomienie raz dziennie i wybieramy sobie wtedy o której godzinie. Albo wyślij podsumowanie tygodniowe i wtedy wybieramy sobie na przykład, że będzie to zawsze w poniedziałek o 8 rano. I tak dodane powiadomienia na temat zmian będą przychodziły na waszego maila. Mam nadzieję, że to wam się przyda i unikniecie niektórych nieporozumień w waszym zespole. Po więcej takich tipów, nowości i ciekawostek zapraszam do obserwowania na LinkedInie i do subskrybowania na YouTubie. Do zobaczenia!